Możemy zaczynać. Hurra! Katalog głupoty. Ja, Mateusz, wy inni ludzie jesteśmy we trójkę. Hurra! 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 Przez, przez miesiące budowałem pomieszczenie, które by pomieściło trzy osoby, żebyśmy mogli razem nagrywać i w końcu się udało. I <coughs> dzisiaj nagramy odcinek o y, Lidze Narodów. Liga Narodów. Y, Wszyscy znamy i kochamy y, ONZ, nie? I y, Liga Narodów tutaj jakby taki starszy ONZ i gorszy ONZ. Czy nie warto nas przedstawić, kim jesteśmy? Nie, nie warto. Ja, ja tu jestem sam z, z moimi halucynacjami. No dobrze, niech ci będzie, kim jesteś. Jestem niegdyś z lasu. O, Cześć. wow, dzień dobry. A kto jeszcze jest w naszym gronie? Ja, mam na imię Gosia. O! Ja nie wiem skąd jestem. E, z Twoich halucynacji. No to dobrze, to, e, to jesteście świetnie. Pełen profesjonalizm, przemy naprzód. Więc tak, Liga Narodów, nie? E, Co z nią? Z nią jest tak. E, no to jest taka ciekawa kwestia we współczesnym kontekście. Dla mnie jest to interesujący temat. No, bo generalnie Liga Narodów miała taki. Yy, głównym celem Ligi Narodów było powstrzymanie wielkiej wojny, która by pochłonęła cały świat. I 20 lat po tym, jak Liga powstała, wielka wojna pochłonęła cały świat. Yy, więc coś, coś poszło nie tak. Yy, I tak generalnie sobie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie w tym podcaście, jak do tego doszło, że właśnie Liga poniosła porażkę. Prześledzimy sobie. Jej próby utrzymywania pokoju. Historia Ligi zaczęła się od I wojny światowej. W 1914 roku mocarstwa europejskie doszły do porozumienia, że w ich granicach żyje za dużo młodych facetów. Do 1918 roku pozbyli się paru milionów, i niektóre osoby były zadowolone, inne nie. I właśnie te osoby, które nie były tak zadowolone z tego, no to miały taki pomysł, żeby może. Stworzyć jakąś organizację, instytucję, która by tak stała na straży pokoju na świecie. Tą organizacją właśnie stała się Liga. Liga Narodów. I kluczowym gościem w tym całym procesie był amerykański prezydent Woodrow Wilson. Właśnie Ameryka miała taką ciekawą pozycję w czasie I wojny światowej. Bo no tak, z jednej strony mieliśmy przez większość czasu, no to te główne mocarstwa, które tam ze sobą walczyły, no to z jednej strony była Ententa, czyli Wielka Brytania, Francja i Rosja, z drugiej strony były państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, no były jeszcze jakieś tam pomniejsze mocarstwa, ale to byli główni gracze, i Ameryka dołączyła do wojny po stronie Ententy. Dopiero e, tam w 1917 roku dołączyli i Ameryka e, była, e, no jakby tam nie, nie wszyscy byli tacy chętni, żeby dołączyć do wojny. to generalnie, jak, jak nastroje amerykańskie wyglądały w tamtym czasie, musimy przedstawić, bo będą one miały jakby to nastawienie Ameryki do. No, właśnie tam międzynarodowej polityki e, będzie miało duży wpływ na historię ligi, jak się przekonamy. Generalnie w Ameryce, no to w tamtym czasie USA już, już w tamtym momencie były największą ekonomią na świecie. E, gdy, gdy, właśnie te mocarstwa europejskie zaczęły się nawzajem mordować, no to to tylko tak wzmocniło e, pozycję Ameryki e, i podczas konferencji pokojowej w Paryżu po I wojnie światowej. Ameryka właśnie miała taką mocną pozycję, żeby jakoś tak odegrać rolę w ustalaniu tego porządku na świecie, ale nie wszyscy Amerykanie też byli tacy chętni. Na przykład, właśnie ten sam amerykański prezydent Woodrow Wilson. On w 1916 roku, jeszcze zanim Stany przystąpiły do wojny, Wygrał drugą kadencję wyborów i wygrał ze sloganem: He kept us out of war. On ocalił nas od wojny, no ale w następnym roku już Wilson wprowadził Stany do wojny. No i tam no, różne na to przyczyny się złożyły. Niemcy prowadzili taką politykę zatapiania neutralnych okrętów, więc tam ginęli Amerykanie na morzu. Niemcy próbowali też tak dość nieudolnie. Wciągnąć Meksyk do wojny, żeby Meksyk zaatakował Stany, więc no to wszystko się nie podobało Amerykanom. I gdy w końcu Wilson zdecydował, że Stany przystąpią do wojny, Stany przystąpiły właśnie bez w przeciwieństwie do nie wiem, Francji, Niemiec, bez takich roszczeń terytorialnych, ale Wilson marzył o zbudowaniu nowego porządku międzynarodowego, w którym Stany Odegrałyby kluczową rolę. Jak mu to marzenie się udało? No, właśnie, średnio. W sensie udało My się, rozumiem, średnio w tamtym okresie, bo no dzisiaj to niestety, właśnie niestety, Ameryka odgrywa dosyć istotną rolę. Stany Zjednoczone. Tak, tak, zdecydowanie, ale w tamtym okresie właśnie Wilson miał swoje marzenia, a wielu, wielu Amerykanów miało inne marzenia. Były tam silne tendencje izolacjonistyczne. Czyli no były osoby, które po prostu tak patrzyły na przykład na tę pierwszą wojnę światową, jako na taki problem Europejczyków, którzy tam ciągle idą na jakąś wojnę i się wybijają i przesuwają granicę o 500 metrów. I, i no właśnie, po co się tam pakować? Typical Europe Experience. Tak. <laughs> Holiday. Tak, <laughs> tak. Wakacje. Wakacje niemieckie w Belgii. Ale były też takie osoby, jak były prezydent. Teodor Roosevelt, który patrzył na I wojnę światową i sobie myślał wow, jaka super rozwałka, musimy tam pojechać, nie możemy przypuścić, tak, musimy pokazać, że jesteśmy takim wschodzącym mocarstwem, które no, wchodzi na, na tak, na, na arenę międzynarodową i właśnie ratuje wszystkich, zbawia, demonstruje swoją pozycję. Roosevelt to chyba w ogóle miał takie macho tendencje, bo z tego co kojarzę, to strasznie był zafiksowany na Polowaniach na przykład. No tak, on miał taki zdecydowanie taki obraz, przez całe życie budował sobie taki obraz właśnie takiego maczona. Tam jeszcze nie wiem, na przykład po tym, jak już skończył prezydenturę, to tam się wybrał sobie na wycieczkę gdzieś tam rzeką jakąś Amazonii, hmm. wyprawy, te wszystkie sprawy. On, no, on uwielbiał takie rzeczy. I chociaż, chociaż wojna, jego syn zginął jako pilot. Podczas I wojny światowej, i wtedy wojna już mu się przestała tak bardzo podobać, więc yy, ludzie się zmieniają. E, nie wiem. E, yy, I tak. No Zreflexji to to, co mówisz, to tak sobie myślę. E, no fragment o tych marzeniach e, tego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Że, o, no, ja tutaj mam takie marzenia, żeby teraz była Ameryka. Wiodącą rolą, i w sumie, no właśnie, jak często takie marzenia jakiegoś jednego polityka i jego wizja, jego się w zasadzie prowadzi do jakichś różnych sytuacji międzynarodowych, które nie zawsze są dobre dla nas. Tak sobie myślę o aktualnej sytuacji światowej, na przykład. Tak, generalnie, no to też jest coś, co myślę, warto pamiętać. Bo tak będę się posługiwał tutaj takimi skrótami myślowymi w rodzaju, że tam Stany coś tam zrobiły, Japonia coś tam zrobiła, no ale jakby państwa nie prowadzą polityki międzynarodowej, tylko politycy prowadzą politykę międzynarodową i właśnie no bywają, będziemy tutaj wspominać o takich ciekawych sytuacjach, gdzie na przykład w Japonii, właśnie tam w latach 30. chyba też już w latach 20. była taka sytuacja, że tam no, władze cywilne teoretycznie miały, sprawowały y, kontrolę, miały kontrolę nad y, armią, nad marynarką, no ale w praktyce to, to tak nie wyglądało. Y, armia miała swoją wizję, że o tam, no. Y, Rosja, Chiny to, to jest nasz wróg, powinniśmy tam prowadzić ekspansję. Marynarka z kolei patrzyła na Stany Zjednoczone, oni tam chcieli prowadzić ekspansję japońską na Pacyfiku i tak do pewnego stopnia, właśnie armia i marynarka, tak no, nie słuchały się władz cywilnych, prowadziły taką swoją e, politykę międzynarodową. Tam... I tak samo, no, tak samo to będzie w przypadku, nie wiem, tam Wielkiej Brytanii, czy Japonii, czy Francji, że te państwa to, to no, nie były, nie są monolity i, no, trzeba, trzeba na to wziąć poprawkę. Eee, wracając do Ameryki z kolei, mam tutaj cytacik z właśnie amerykańskiej gazety The Independent i eee, to jest artykuł o tytule League of Peace, czyli Liga Pokoju, autorstwa Hamiltona Holta eee, z 28 września 1914 roku, czyli w tamtym momencie I wojna światowa trwała równiutko dwa miesiące. Mhm. I ten cytat pokazuje właśnie, jaką rolę dla Stanów widzieli ci Amerykanie, którzy tak no, no, sprzyjali temu aktywnemu międzynarodowo obozowi Woodrow'a Wilsona. Cytuję: Wydaje się, że oczywistym przeznaczeniem Stanów Zjednoczonych jest przewodzenie w tworzeniu takiej Ligi. Stany Zjednoczone to świat w miniaturze. Stany Zjednoczone to największa Liga Pokoju znana w historii. Stany Zjednoczone są demonstracją dla świata, że wszystkie rasy i narody Ziemi mogą żyć w pokoju pod jedną formą rządu, a ich główną wartością dla cywilizacji jest demonstracja, czym jest ta forma rządu. Kiedy wielka wojna dobiegnie końca, a Stany Zjednoczone zostaną wezwane do przewodzenia narodom w odbudowie nowego porządku cywilizacyjnego, dlaczego Woodrow Wilson nie miałby zrobić na skalę światową czegoś podobnego do tego, co George Washington zrobił na skalę kontynentalną? W historii zdarzały się już rzeczy dziwniejsze. Dodajmy do deklaracji niepodległości deklarację współzależności jestem ciekawa, czy jakby. No, czy tak wierzyli w to, jak to pisa pisali, mówili, czy tak. Yy, hmm. Znaczy, czy aż tak mieli, no właśnie, pozytywne zdanie o sobie, czy byli aż tak niedoinformowani? Yy. O nie, ja myślę, że to jest. No jest w tym dużo takiego patosu i e, jakiejś retoryki, ale myślę, że to tak. E, Dobrze szczerze odzwierciedla, tak, tak, że to takie szczerze... że to z Tak, tak, jakby to, no, jeśli chodzi o taką wiarę w te pozycje Stanów Zjednoczonych, jako właśnie, no takiego, no jest takie hasło Light Upon a Hill, takie światełko na, na wzgórzu pośród mroku, te, jakiegoś takiego barbarzyństwa i tak dalej, że no, to jest takie hasło w polityce, w historii Stanów Zjednoczonych, że Stany właśnie są takim światełkiem cywilizacji, kagankiem pośród właśnie tego mroku i niesiemy ten kaganek cywilizacji. Podpalamy. Tam, <laughs> tak, pod pod podpalamy kagankiem, co się nie podoba. Jeszcze w tym cytacie w oryginale ten, to, co ja przetłumaczyłem jako oczywiste przeznaczenie e po angielsku to jest ujęte jako manifest destiny. To też jest takie Polityczne, właśnie hasło, jak tam w XIX wieku Stany prowadziły ekspansję na, na zachód, to właśnie to było tak, tak określane, że przeznaczeniem Stanów jest właśnie przejęcie tej, tego całego terenu. Niektórzy właśnie mieli marzenia, żeby cały ten, cała półkula to była, to były Stany Zjednoczone, no i też, też w praktyce, tak nie wiem, jak, takie coś jak doktryna Monroe. Która określa, że mocarstwa europejskie nie mają pchać się do półkuli zachodniej, to jest strefa wpływów Stanów Zjednoczonych. To, to tak w skrócie tak wyglądała ta doktryna. No, jakby prowadzenie takiej polityki, no to jest właśnie takim wyrazem tego, tego właśnie przekonania o tym przeznaczeniu Stanów do, do kontroli, i do, do jakby. Budowania tutaj cywilizacji na tym w cudzysłowie pustym kontynencie. A to w ogóle chyba nie była taka tendencja tylko Stanów do takiego myślenia, w sensie jakby to myślenie takie XIX wieczne o tym, że my jesteśmy właśnie takim źródłem cywilizacji. W ogóle to było też mocno popularne w Europie. Czytałem taki e, bardzo fajny transkrypt wykładu, którego udzielał e, Bolesław Prus. Od i on tam. Generalnie wykład był o e, odkryciach i wynalazkach. I tam właśnie dokładnie był ten taki mental, że właśnie wspominał o tym takim e, nierozwiniętym człowieku, na przykład w Afryce i jacy to my jesteśmy wyżej e, cywilizacyjnie od niego. No ale to właśnie jak tak wczoraj się zastanawiałem na tym, hmm, ciekawe, co tutaj będzie na tym wykładzie tutaj u ciebie. No taki temat właśnie polityczny. No nie, 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 nie wgłębiałem się oczywiście, żeby była niespodzianka. A tak się zastanawiałem, no ciekawe, czy będzie jakiś taki bufon, który po prostu będzie właśnie gadał takie rzeczy, jak tutaj no, dosłownie to, co przeczytałeś. Ja się nie zawiadłem. A ty to się cieszę. Aha. Więc tak. Woodrow Wilson, właśnie ten, ten prezydent amerykański, był właśnie wielkim entuzjastą, no, generalnie takiego pomysłu, takiej organizacji, bo no, nie było takiej organizacji jak Liga Narodów wcześniej, która miałaby na celu właśnie y, no taką z, z, zinstytucjonalizowanie y, no, no, relacji międzynarodowych, dyplomacji, y, mieliśmy takie rzeczy jak tak zwany ten koncert mocarstw w Europie na przykład w XIX wieku, no to się tam coś takiego ukształtowało po wojnach napoleońskich, że tam parę tych mocarstw największych europejskich, no to tam się spotykało, jakoś coś uzgadniało, no ale to właśnie były takie spotkania, to nie odbywało się w ramach żadnej instytucji, nie były tam reprezentowane jakieś mniejsze nacje. No i tylko najbardziej popularne dzieci w klasie były zapraszane. Nie? Tak, tak, dokładnie. No to taki klub, klub fajnych kul cool, cool mocarstw. <grym> Więc właśnie liga narodów miała służyć jako taki międzynarodowy parlament, na forum którego byłyby rozwiązywane spory między państwami. No I Wilson nie był takim jedynym zwolennikiem powstania ligi, nie tylko w Stanach byli zwolennicy, no ale to właśnie ze względu na te, te pozycje Stanów Zjednoczonych podczas rozmów pokojowych, no to ten entuzjazm Wilsona był kluczowy. Nie, nie mam tutaj akurat cytatów, ale to też tam widziałem takie fragmenty, że tam na przykład ktoś z delegacji brytyjskiej podczas konferencji pokojowej mówił coś w stylu, że a, no, że musimy już tak, e, ze względu na to, że no, Wielka Brytania nie jest w stanie jakoś tak realistycznie się przeciwstawić teraz Stanom, musimy, no co tam sobie Wilson wymyśli, no to jakoś musimy to e, tak e, ustawić się jako właśnie zwolennicy tego, żeby właśnie zadowolić e, w trakcie pertraktacji. Trak per już, że on to publicznie mówił? To Nie, to było jakoś tam w dziennikach, czy... tak, hmm. takie rozmowy za No y... <grym> Bo to by było grube coś takiego hmm. A, już mam. Tutaj mam cytat ten w notatkach. To był Jan Christian Smuts, chyba tak to się przeczyta. To był premier Południowej Afryki, który tak powiedział, że muszą koniecznie kooperować z Wilsonem i musimy nadać jakąś formę jego mglistym ideom. No, no miałem, ma Wilson taki status właśnie takiego gościa marzyciela, idealistycznego, no takiego marzyciela. Eee, Ale ma też największą pałkę na tak, imprezie i trzeba... Tak tak, <laughs> tak, tak, trzeba respektować jego pałkę. Eee, więc tak, no właśnie z tych względów wraz z podpisaniem traktatu werselskiego utworzono Ligę Narodów jakby statut Ligi Narodów stanowił część traktatu werselskiego to by jakby jedno i drugie jedno bez drugiego nie istniało i Liga stanowiła strażnik jakby tego porządku ustanowionego przez Traktat Wersalski. To by swoją drogą, właśnie podpisano traktat wersalski w 1919 roku i wszedł w życie w 2020 roku. No i jednocześnie liga zaczęła działać. I głównym celem ligi, miała też pomniejsze, o których tam wspomniemy, ale to jest taki główny cel ligi, najważniejszy to było. Utrzymywanie pokoju, zapobieganie wojen, rozbrojenie, arbitraż między państwami i to niełatwe zadanie, ale e, cóż, e, spróbowali, zobaczymy jakim im wyszło. E, w 1920 roku Raymond Fosdyk z dużym rozmachem opisał rolę Ligi. Liga Narodów ma swoje korzenie w powszechnym poparciu znacznie głębszym i mocniejszym niż zmieniające się rządy. Dla chłopa we Francji, z horrorem wojny wyrytym w jego pamięci, stanowi ona symbol nowej nadziei. Dla robotników Biuro Pracy Ligi pod kierownictwem Alberta Tomasa jest obietnicą lepszego losu. Liga opowiada się za rozbrojeniem, za pokojem, za międzynarodową sprawiedliwością, za ochroną zacofanych narodów. Za lepszym standardem życia, za ulgą w cierpieniu, za walką z chorobami i za wszystkimi innymi przyszłościowymi projektami związanymi z tęsknotami ludzkości, za lepszym światem, projektami, które ludzie w całej Europie, w odróżnieniu od swoich rządów i przywódców, niezachwianie popierają. Ludzie rozumieją ligę, przynajmniej wiedzą, co ma ona na celu. Ja się tylko wtrącę, ale jestem szalenie ciekawy, ile te, jak bardzo to odzwierciedlało Rzeczywistość i rzeczywiście jakiś chłop w Toskanii był zainteresowany tymi rozmowami bardzo aktywnie. I wiedział, jest... że się dzieją. No, właśnie to jest wbrew e, no, Ludzie byli tym zainteresowani. E, w wielu krajach powstawały takie stowarzyszenia zwolenników Ligi, na przykład w Wielkiej Brytanii e, w 1932 roku. Było prawie milion członków w takim stowarzyszeniu we Francji, też w krajach, które nie były członkami ligi, na przykład w Niemczech było takie stowarzyszenie, w Stanach Zjednoczonych było takie stowarzyszenie, więc no to nie jest tak, że to było tak właśnie jakieś takie zupełnie zajęcie dyplomatycznych elit, z którymi no, jakiś tam przeciętny człowiek nie miał nic wspólnego no myślę, że właśnie taki istnienie takich stowarzyszeń świadczy, że coś w tym było w tej, w tej nadziei pokładanej lidze I też raz w którym roku? w Wielkiej Brytanii w 32 roku było prawie milion członków no Tutaj nie jest Moje miałem... traumę po tej wojnie o tak, <laughs> tak, nie tak. Nie, nie to, na... to na pewno miało znaczenie, że Okej, okay, przeżyliśmy te, ten największy konflikt yy, w historii ludzkości. Niektórzy z nas nie przeżyła. <grymne> <grymne> tak, niektórzy nie przeżyli. No, to teraz mamy tę te, te nową organizację. To jest coś zupełnie tak nowego na arenie międzynarodowej. Fajnie. Yy, została właśnie skonstruowana po to, żeby uniknąć kolejnej takiej wielkiej wojny. No, no jak tu nie mieć nadziei, że coś. Nie wiem, jakby to, że, nie pamiętam jak to było sformułowane, ale że zacofane narody, tak? Czy e, to tak. Było? To, ja nie wiem, czy to mnie na, napawa nadzieją, jak... <laughs> jak e... No tak, nie, to, to, no, to nie jest najbardziej pozytywny fragment tego cytatu, no, no jakby tak, były... Generalnie w strukturę Ligi no była taka wbudowana, powiedzmy, taka dyskryminacja. Nie wszystkie tam narody zostały dopuszczone do Ligi. Był tam podział na takie większe, mniejsze mocarstwa. No to jest coś podobnego jak tam w ONZ. Teraz mamy w Radzie Bezpieczeństwa stałych członków pięciu, reszta to są obrotowi tymczasowi. W Lidze też był, była właśnie taka rada, bo generalnie Liga miała pod pewnymi względami tak bardzo podobną strukturę do ONZ. No ONZ tak odziedziczyło różne rzeczy po Lidze. Ciekawe, czy skuteczność była w tych, wśród tych rzeczy odziedziczonych? No to jest dobre pytanie. Ja tak właśnie. Aktualne. Nie, wiem, nie wiem, tak, tak jakby szczerze to nie wiem, bo to ma, ma właśnie Liga Narodów, takie, mam wrażenie, ogólną reputację jako gorszy ONZ w tym stylu. Nieskuteczny. Na pewno. No, nieskuteczny tak, tak ONZ w zasadzie mówi. Chyba. No tak, ale ja wcale nie wiem, czy, czy ONZ jest bardziej skuteczny niż Liga. Jeśli chodzi o ten aspekt utrzymywania pokoju, no bo właśnie Liga miała też różne inne cele, osiągała różne sukcesy zajmowała się poza tymi pokojowymi kwestiami działalnością humanitarną ekonomiczną zwalczaniem handlu ludźmi ochroną mniejszości narodowych na przykład światowa organizacja zdrowia ze swoimi różnymi programami szczepionkowymi i innymi rzeczami rozpoczęła działalność jako część ligi i ONZ właśnie odziedziczył po lidze dużo różnych takich technicznych instytucji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, które do dziś prowadzą właśnie taką pożyteczną działalność. No ale tym, tym głównym celem był właśnie pokój na świecie. Twórcy ligi generalnie nie wierzyli, że uda im się powstrzymać wszelkie wojny, wszystkie wojny, no ale chcieli uniknąć powtórki z pierwszej wojny światowej. Chcieli ograniczyć wojnę do takich lokalnych, krótkich konfliktów, które będzie można właśnie tak rozwiązać na drodze arbitrażu albo tak ograniczyć, żeby się nie rozlały. I no liga właśnie została tak zaprojektowana, w reakcji na pierwszą wojnę światową, z myślą o tym, żeby powstrzymać wybuch kolejnego wielkiego konfliktu, który na lata wciągnie cały świat, pochłonie miliony istnień. No i 20 lat po powstaniu Ligi rozpoczął się najkrwawszy konflikt w dziejach ludzkości. Więc yy, coś, coś poszło nie tak ewidentnie. Yy. I z tego względu tytuł tego odcinka to dlaczego liga poniosła porażkę. A nie, dlaczego jej się udało wszystko co chciała zrobić. No i tak. Zanim przejdziemy do działalności ligi, musimy omówić jakie państwa znalazły się w lidze. No tutaj wyłoniła się jej pierwsza ważna słabość. No, członkami Ligi generalnie zostały państwa, które walczyły po stronie Ententy, czyli po stronie Wielkiej Brytanii, Francji, lub państwa, które powstały po I wojnie światowej w wyniku porażki państw centralnych, no i do nich należała Polska. Dołączyło też do Ligi kilkanaście neutralnych państw. I ogółem, liga miała około 40 członków na początku, później ta liczba zwiększyła się do 60. Tam niektóre państwa dołączyły, inne odeszły. Tak, dla porównania, ONZ teraz ma 193 członków. No i ta różnica to wynika w dużej mierze z tego, że dużo kolonii się usamodzielniło w międzyczasie. I tak, trzy znaczące mocarstwa, które nie znalazły się na początku w Lidze i je od razu tym sposobem osłabiły, to Niemcy, ZSRR i Stany Zjednoczone. Niemcy, jako przegrani I wojny światowej, nie byli dopuszczeni do Ligi, byli wyrzutkami na arenie międzynarodowej. ZSRR odmówiło udziału, uznając Ligę za imperialistyczne przedsięwzięcie. Stany Zjednoczone zaś. Nie przystąpiły do ligi. Ups. Nie przystąpiły? Ups. Ups. Co tu się wydarzyło? Co się dzieje? <grym> o nie. <grym> Więc tak. Nie chcieli podlegać zasadom ligi. Tak, tak jest. Nie tak <grym> tak. Tak no będziemy rządzić ligą. Hurra. Ale liga y będzie. 19 listopada 1919 roku Senat odmówił ratyfikacji Traktatu Werselskiego i jednocześnie nie wyraził zgody na przystąpienie Stanów do Ligi. W Ameryce no, wszystkie traktaty międzynarodowe musi ratyfikować Senat. W Senacie to jest właśnie też takie, takie uproszczenie, że Stany, że tam w Stanach zwyciężyła frakcja izolacjonistyczna. No jakby tak, bo tam no, właśnie były te, te silne tendencje izolacjonistyczne, yy, ale... Większość senatorów była za przystąpieniem do Ligi. Była za ratyfikacją traktatu werselskiego, tylko nie mogli się dogadać, no bo właśnie, tak jak powiedziałaś, oni tam chcieli dorzucić parę warunków, właśnie nie podobały im się pewne zobowiązania, no i nie mogli się dogadać, pod jakimi warunkami ratyfikują traktat i z tego względu traktat przepadł w Senacie. No i właśnie, tak jak wspomniałem, no to zwłaszcza ten brak Stanów Zjednoczonych osłabił ligę. Bo stany właśnie tak były największą ekonomią na świecie, były najmniej zmęczone wojną, bo przystąpiły do niej późno. W 21 roku premier Wielkiej Brytanii Lloyd George stwierdził, że Liga Narodów bez Stanów Zjednoczonych będzie zupełnie bezużyteczna. Zobaczymy, czy miał rację. Ciekawe w sumie, bo. Ja się zastanawiam, czy jednym z największych tych strzałów w kolano to właśnie nie było niedopuszczenie Niemiec do tego. No i te efekty, druga wojna światowa, to jej przyczyna, jej jedną z jej przyczyn, to był traktat wersalski, który właśnie tak jak ty powiedziałeś, że Niemcy byli wyrzutkiem na arenie międzynarodowej. I, no i de facto jakby te reparacje w zasadzie odpowiedzialny za pierwszą wojnę światową zrzucono na nie niejako taki stali się trochę też kozłem ofiarnym no i to doprowadziło do dosyć dużego resentymentu ze strony niemców I No kolejnych tak konfliktów. jakby tak ale myślę że ta właśnie to jest coś yy, tak się wyolbrzymia też ten tak? Ten wpływ traktatu wersalskiego na wybuch II wojny światowej, no bo, no bo generalnie, no właśnie, funkcjonuje taka narracja, że yy, traktat wersalski, ten, ten właśnie bardzo ciężki i niesprawiedliwy, traktat wersalski został narzucony Niemcom. Niemcy nie byli z tego zadowoleni. Hitler i naziści właśnie występowali przeciwko traktatowi wersalskiemu i Niemcom to się spodobało. No i tam naziści zdobyli władzę, tak, i Hitler zaczął przystępować do właśnie tam łamania postanowień traktatu werselskiego. Ale, no, na przykład wszystkie partie w Niemczech w tamtym określe, okresie krytykowały. Traktat Wersalski. To, to nie był taki czynnik wyróżniający nazistów. Czy wszystkie partie w Niemczech krytykowały. Tak, tak. Nikt tam nie mówił, że o no tak, traktat wersalski jest dobry, wszyscy domagali się rewizji postanowień no tak. traktatu. Chodzi o to, że społeczeństwo było też, wiesz, rozżalone bardzo. Tak, tylko że właśnie chodzi mi o to, że jakby w momencie, gdy tam naziści doszli do władzy, no to. E, opłacanie reparacji było już zawieszone więc ten jakby wpływ ekonomiczny traktatu wersalskiego już nie miał znaczenia e, Niemcy już znajdowały się w Lidze Narodów w 26 roku e, Niemcy zostały dopuszczone do Ligi Narodów jakby się, Jak się porówna powiedzmy traktat wersalski z traktatem Brzeskim, które Niemcy narzuciły Rosji albo z innymi traktatami zawartymi, z przegranymi I wojny światowej, z państwami centralnymi. no Ten traktat wersalski nie jest wcale taki, taki surowy. Austro Węgry przestały istnieć po I wojnie światowej, tak samo imperium osmańskie, Niemcy dalej istniały. No, to już jest lepiej. Eee, nie ma, ee, jakby, ta, jeśli, jeśli chodzi jeszcze o te klauzule odpowiedzialności niemieckiej w traktacie wersalskim, to też takie klauzule odpowiedzialności e, znalazły się w innych traktatach zawartych z państwami centralnymi, i tylko w Niemczech, właśnie ta propaganda uczyniła z tego taki. No, taki taki właśnie punkt e, zaczepienia, e, że, że to my niewinni e, mamy odpowiadać za te wszystkie krzywdy, a tam tak naprawdę w tym w tym e, artykule traktatu to nawet. E, nie była użyta nie było użyte słowo wina, tylko chodziło o odpowiedzialność i to było w kontekście odpowiedzialności finansowej za straty właśnie zniszczenia, że Niemcy mają zapłacić, są odpowiedzialności, są odpowiedzialni za te straty ekonomiczne i mają za to płacić. I ogólnie tak, moim zdaniem to, to ten właśnie tak, taka narracja, że że traktat wersalski odpowiada za drugą wojnę światową, no to jest takie, taki właśnie ten efekt niemieckiej, nazistowskiej yy, propagandy na zasadzie, że byliście dla nas tacy niemili, no to musieliśmy zagłosować na, na ludobójczych maniaków no i to jest tak naprawdę wasza wina. My nie bierzemy za to odpowiedzialności. W sensie, ciekawe co ty mówisz, bo to jakby mówisz na poziomie faktów, że tak mm -hmm. powiem, czyli tego, co faktycznie było w traktacie, tego, jakie faktyczne miał efekty ekonomiczne i na tej podstawie, że nie, nie miał aż takiego wpływu, jak się mówi. A ja bardziej myślałem jakby politycznie, bo polityka jakby nie, nie działa na w sferze faktów. No tak, zdecydowanie. Jak ja sobie, jak myślę o tym traktacie wersalskim, to myślę trochę o Mentalności, jakby społeczeństwa mhm. i tego, do czego właśnie te partie nazistowskie, faszystowskie wykorzystały ten traktat w swojej retoryce jako jakąś taką narzędzie, właśnie do tego podjudzania społeczeństwa. Jakby jak się zastanowi, jak się spojrzy dzisiaj na społeczeństwo rosyjskie, chociażby i ta niewojna w Ukrainie. No, to tam jakby też się nic nie jest na poziomie faktów. W sensie ta retoryka władz politycznych Rosji, a społeczeństwo jakby jest tak podjudzone, że oni te tę wojnę uważają za jak najbardziej słuszną. I tak wiesz. Yy, I to działa trochę na podobnej zasadzie, bo jest ten gdzieś resentyment po tym upadku. Związku Radzieckiego w latach 90., bo myśmy wtedy byli mocarstwem, takim, że nas się cykali na, na całym świecie, a, a dzisiaj wredoty się nie cykają. I, no i myślę, że w, w, w takim sensie, że e, ten traktat miał wpływ na wybuch tej II wojny światowej, że nikt nie wpadł na to, jakby jak zagospodarować. Ten traktat w narracjach, i jak on będzie w ogóle zagospodarowany, właśnie przez tych podjudzaczy do kolejnej wody, w wojny w swoich narracjach. Tak się tak kminia. Nie, minie, ale... no to, to na pewno tak był, miał ten efekt właśnie propagandowy czy polityczny. Był tak dobrze wykorzystany, ale właśnie nie wiem, czy dał, no nie, no bo na pewno traktat wersalski miał jakieś swoje wady, ale nie wiem, czy. Jak, jak, jaki musiałby być zawarty traktat, żeby to potem nie było wykorzystane do takiego budowania resentymentu, bo no ten resentyment, no to nawet mógłby, mógłby się pojawić i z takim lekkim traktatem, no bo już jakby sam fakt, że Niemcy przegrały tę wojnę, to już to był szok dla całego społeczeństwa, no bo no tak, Francja czy tam no generalnie Ententa nie podbili Niemiec tylko wyczerpali jakby armię, wyczerpali ekonomię. No nie byli po prostu w stanie dalej Niemcy prowadzić wojny, ale cały czas propaganda niemiecka funkcjonowała w czasie wojny i przekonywała społeczeństwo, że jesteśmy o krok od zwycięstwa. A nagle się okazuje, że no nie przegraliśmy i już momentalnie ci sami te same osoby to konkretnie tam pod koniec II wojny światowej, no to Niemcy już były w zasadzie taką dyktaturą wojskową i tam pierwsze skrzypce odgrywali Hindenburg i Ludendorff, tacy dwaj generałowie, no i oni od razu zaczęli budować ten mit o tym nożu w plecy, że tak. tam mamy żydokomunę, która nas zdradziła i to tylko dlatego przegraliśmy wojnę. No, zwalili winę i, i, i poszli sobie e, odpoczywać po wojnie. No więc, więc no tak, nie, no, to jest skomplikowana sprawa. Ja myślę, że zadałeś bardzo dobre pytanie. A propos tego, jaki traktat musiałby być e, zrobiony, właśnie żeby nie wzbudzić tego sentymentu Myślę, że nie udałoby się zrobić takiego traktatu, żeby nie został wykorzystany potem politycznie przez jakieś środowiska. Ale myślę, że to, co by ewentualnie mogło jakoś pomóc, bo potem w przyszłości pomogło po II wojnie światowej, to co zrobiono, a czego nie zrobiono po I wojnie światowej, ani nie będzie zrobione dzisiaj w tym konflikcie, w jakim my mamy za wschodnią granicą, i to doprowadzi do kolejnego pierdolnika w przyszłości, czyli masowa reedukacja społeczeństwa i jakby pokazanie tego, co się naprawdę działo. I do czego ta, te wszystkie propagandy i te wojny doprowadziły? Mm -hmm. Tak samo dzisiaj społeczeństwo rosyjskie, na przykład, też jakby nie ma tej świadomości tego, co, co tak naprawdę się odpierdziela. Ja tak tworzę te połączenia z tą aktualną sytuacją, mm -hmm, bo mm -hmm. wydaje mi się, że. E, tak, jest co łączyć. E... Trochę jakby też ten pomysł na ten temat może wynika. Z Z czasem, tak, tak, żyjemy. nie no tak jakby czekając na trzecią wojnę światową możemy sobie posłuchać o tym jak doszło do wybuchu drugiej i pierwszej, I pierwszej. tak no właśnie czytałem taką książkę samobójstwo Europy teraz to taki burdel był po prostu przed pierwszą wojną światową no ale no to już to inny temat Wickarczy się kłania dobrze Eee, więc tak, staleliśmy na tym, jacy byli członkowie, eee, członkowie ligi narodów, nie? Jacy nie byli? I jacy nie byli. No, e, czyli odpadły Stany Zjednoczone. W praktyce, no to zostawiło Wielką Brytanię i Francję jako takie największe mocarstwa w lidze, e, które miałyby tam no, swoim autorytetem siły, w praktyce, e, egzekwować postanowienia ligi. E, tylko że no Politycy tych państw, niektórzy tam byli bardziej entuzjastyczni, inni mniej, no, ale tak ogólnie no, to mieli ambiwalentny stosunek do Ligi, też wykorzystywali instrumentalnie do swoich celów. No i mandaty Ligi Narodów to jest taki doskonały przykład, jak właśnie Liga była wykorzystywana jako takie narzędzie utrzymywania francuskiej i brytyjskiej hegemonii. No to mandaty Ligi, no to były po prostu albo były kolonie. Państw centralnych, albo jakieś tereny Imperium Osmańskiego, które się rozpadło się po I wojnie światowej. I te tereny zostały podzielone właśnie jako takie mandaty głównie między Francję i Wielką Brytanię, No i to w praktyce były po prostu kolonie francuskie i brytyjskie pod inną nazwą teoretycznie no to tam mieli prowadzić te, te narody właśnie zacofane w tych mandatach do pełnej niezależności bla 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 no ale to, to jakby to taka sama retoryka też była używana w stosunku do kolonii jakby to po prostu Francuzi i Brytyjczycy sobie przejęli te tereny też mieliśmy te idee samostanowienia się narodów która była jedną, no, była ważna dla Ligi, była ważna dra, dla Traktatu Werselskiego, e, właśnie dla, dla Wilsona. Mówię, ja mam flashbacki z liceum. To było chyba to. Stanisław się Narodów dokładnie ten termin się tam chyba pojawił. Tak, tak, no to jest taki używany Two. często termin w tym kontekście. No tylko, że selektywnie używany, no bo na przykład Czesi, tak, świetnie, samostanowcie się, no bo żyjecie na terenie byłego Cesarstwa Austro-Węgierskiego, więc świetnie, niech się rozpada i tam budujcie swój własny naród. No ale Irlandczycy mają się samostanowić, nie, nie, nie. Irlandczycy Można. mają siedzieć w Imperium Brytyjskim, więc nie było takiego równego traktowania tam i Taki kolejny problem polegał na tym, że nawet jeżeli Wielka Brytania, Francja no coś postanowiły, no dobra, nie będziemy jakichś tam własnych interesów koniecznie robić, tylko próbujemy jakoś rozwiązać problem w ramach ligi, no to często mieli, nie zgadzali się co do rozwiązania, czyli albo właśnie jakieś ich sprzeczne interesy próbowali realizować poprzez ligę, no i to paraliżowało działanie ligi, no bo... Właśnie te dwa najpotężniejsze państwa w Lidze nie mogły się dogadać. A dwa takie państwa najbardziej wpływowe w Lidze po Wielkiej Brytanii i Francji, no to były Włochy i Japonia. A jak ich udział się skończył w Lidze, no to przejdziemy później, ale niezbyt dobrze. Te no, Stany Zjednoczone, no to nigdy nie dołączyły do Ligi. ZSRR i Niemcy, no to tam tymczasowo się przewinęły przez ligę, no ale właśnie tak na starcie ich tam nie było i to osłabiło ligę. Kolejną znaczącą słabością, z jaką liga borykała się od początku, była jej struktura. Na pierwszy rzut oka liga była zorganizowana podobnie jak ONZ współcześnie. Głównymi organami ligi było zgromadzenie, rada i sekretariat. Ale problem polegał na tym, że podział kompetencji między tymi organami był bardzo niejasno określony. Na przykład, w statucie ligi, artykuły opisujące kompetencje zgromadzenia i rady były niemal identyczne. Tak naprawdę, czytałem ten statut, to takie kopiuj-wklej. No i przez to było bardzo ciężko się dogadać, no zdecydować, kto powinien czym się zająć. I dlatego właśnie potwierdza się moja hipoteza również ze szkoły średniej. Że należy trzymać z paniami w sekretariacie. <noise> tak, tak. Dobra pani z sekretariatu by się tym zajęła. <noise> Zabrakło. W Lidze obowiązywała też generalnie zasada jednomyślności. No i tam wystarczyło jedno liberum veto, żeby zablokować dużo procesów. I to tak się świetnie sprawdziło u nas przecież. No właśnie, to tak, ja posługi. myślę, że to się wzorowali na historii Polski. No to takie skuteczne było. No. no i proces decyzyjny w ramach Ligi z powodu tego wszystkiego był bardzo utrudniony. Teraz przejdziemy do właśnie jak, tego, jak Liga próbowała realizować ten swój główny cel utrzymywania pokoju. W latach 20. ta działalność polegała głównie na arbitrażu różnych pomniejszych terytorialnych sporów. No, mamy dużo różnych takich lokalnych przykładów, no ale wziąłem akurat z naszego podwórka, żeby coś było znajomego. No bo Polska po tym jak tam się odrodziła po pierwszej wojnie światowej, no to w zasadzie każda chyba granica była pod znakiem zapytania, gdzie będzie się znajdowała. I na przykład na Górnym Śląsku odbył się zorganizowany przez Ligę plebiscyt, i zgodnie z wynikami tego plebiscytu wyznaczono granicę między Polską a Niemcami. I Polska Niemcy zaakceptowały postanowienia Ligi, więc można to uznać za sukces. Brawa dla Ligi! Brawa! A z kolei za taką lokalną porażkę Ligi. E, można uznać e, konflikt Polski i Litwy o Wilno e, bo Liga tam próbowała znaleźć pokojowe rozwiązanie, przeprowadzić plebiscyt no ale do plebiscytu nie doszło e, no tak się to skończyło, że Polska po prostu zbrojnie przejęła kontrolę nad Wilnem Liga się tak dostosowała do tego i przyklepała stan rzeczy e, więc e, no to, oj, już, oj. to już bardziej oj oj porażka Ligi e, Właśnie, już tam nie będę wymieniał po kolei jakichś takich sytuacji, bo dużo było tego, no ale w niektórych przypadkach liga odnosiła sukces, w innych nie do końca, no ale nie można tak mówić na, na tym etapie, w latach dwudziestych, o takich spektakularnych, kompromitujących porażkach. W 26 roku Niemcy przystąpiły do ligi, co wzmocniło jej pozycję. Niemcy zaczęły się odbudowywać. W 28 roku były już drugą potęgą przemysłową na świecie, więc miło świat się odbudowuje po wojnie. Liga sobie jako tako radzi jako międzynarodowy arbiter, rzeczy mają się ku lepszemu. I w 1929 roku miał miejsce krach na nowojorskiej giełdzie. Rozpoczął się wielki kryzys, który zrujnował gospodarczo państwa na całym świecie. Oprócz samych Stanów, na przykład też Niemcy czy Japonię. Na Niemcy to właśnie tak się bardzo, bardzo się odbił amerykański kryzys, bo Stany użyczyły Niemcom pożyczek, które właśnie tam... Pozwoliły się podnieść niemieckiej ekonomii, a po tym kryzysie, no to kurek z pieniędzmi zakręcono. No w sumie wtedy też dziwne mnie jest, że to społeczeństwo się radykalizowało. Ja pewnie też bym był wkurzony, gdybym nie miał co do gara włożyć bym szukał kamienia, żeby kogoś pobić. Najlepiej polityków. Tak, tak. No, no właśnie, jeśli chodzi, myślę, tak, jeśli chodzi o szukanie, co tam doprowadziło, jakie przyczyny. Pomogły nazistom w przejęciu władzy w Niemczech. No i to jeśli chodzi o tę strefę, sferę ekonomiczną, no to myślę, że większe znaczenie miał ten właśnie kryzys niż same postanowienia traktatu werselskiego. Może my powinniśmy założyć jakąś taką w miarę szybko parę jakąś taką, właśnie radykalną. Z jakiegoś tam powiedzmy prawo-lewo ale po prostu radykalna trzecia ten, droga. Trzecia droga coś, coś takiego bardziej daj kamienie? <laughs> bardziej daj kamienia. Daj tak? kamienie. E, partia partia kamienia. Partia przyjaciół kamienia <laughs> mm -hmm. No tak, wspomniałem, że Japoń, na Japonii ten kryzys cały światowy się odbił. I to właśnie Japonia była pierwszym państwem, które poważnie wystawiło na szwank autorytet ligi. E Japonia postanowiła rozwiązać kryzys gospodarczy poprzez poszerzenie imperialnych zdobyczy, poprzez przyjęcie chińskich surowców naturalnych. Co się śmiejesz, niedźwiedzi? To przecież zawsze się dobrze kończy. W 1931 roku Japonia przeprowadziła inwazję na Manżurię, północną część Chin. Rozpoczęli inwazję pod pretekstem chińskiego ataku na ich kolej. No ale to była prowokacja, taki klasyk wojennej propagandy. Japońska armia wysadziła japońską kolej, żeby rozpocząć wojnę z Chinami. Hurra! Hurra! Jej! Japonia podbiła Mandżurię! Jej! Utworzyła tam państwo marionetkowe! Jej! Państwo na marionetkowe nazywało się Manchukuo, jeśli jesteście ciekawi. Um, zarówno Chiny, jak i Japonia były w tym czasie członkami Ligi, więc ten atak był wprost sprzeczny ze statutem Ligi. Chiny, zgodnie z przepisami Ligi, poprosiły o pomoc. Liga zbadała sprawę, Zajęło im to rok, zanim komisja badawcza opublikowała raport, no ale ostatecznie w lutym 33 roku Liga przegłosowała, że działania Japonii są nielegalne i że Liga ma opuścić Mandżurię Ojej, no Japończycy zamiast tego opuścili Ligę. Nie podobałem się, co robimy, no to cóż, opuszczamy Wasz klub frajerów tak, i będziemy się bawić sami lepiej. Głównym narzędziem Jakie Liga miała do dyspozycji w takiej sytuacji, były sankcje. Problem polegał na tym, że poszczególne państwa członkowskie nie mogły się dogadać, jakie to mają być sankcje i czy w ogóle mają być. Plus, Stany Zjednoczone, największy partner gospodarczy Japonii, nie były w Lidze, więc ewentualne sankcje i tak by ich nie obejmowały. No i ostatecznie nie wprowadzono nawet zakazu sprzedaży broni. No i tak, teraz ciekawe pytanie co do tych sankcji. No nie wprowadzono ich. Dlaczego ich nie wprowadzono? Co motywowało Wielką Brytanię, Francję, inne wiodące państwa w lidze? Dlaczego nie mogli się dogadać co do sankcji? Pieniądze? Władza? Pieniądze, władza, kariera. Chiny Miłość. i dach tak takie duże. No właśnie, co im tam zabraknie? Tak, no, bo taki, czy ci mniej Chin, to czy to źle, że taki duży kraj, tak trudno będzie... No tak, no mam też daleko to Chimie, no co no... Koła to obchodzi. Mm. Koło skóry nie ten religia jakaś podejrzana. Mm. Mam tu dwa cytaty. Pierwszy pochodzi z listu, jaki John Simon, brytyjski minister spraw zagranicznych, otrzymał od swojego przyjaciela, Williama Birdwooda, w 1933 roku. <laughs> to jest dobry początek. <laughs> Wiem, że brzmi to źle, może nawet niemoralnie, gdy Japonia wyraźnie lekceważy Ligę Narodów w odniesieniu do swoich działań w Mandżurii. Weźmy jednak pod uwagę, że Japonia została w znacznym stopniu sprowokowana. Niedługo Japonia będzie musiała gdzieś rozszerzyć wpływy. Na litość boską pozwólcie, a raczej zachęcajcie do tego w Mandżurii zamiast w innych miejscach, takich jak Australia. Punkt trzeci. Japonia, kon, japońska kontrola nad Manżurią jest pomocna dla Wielkiej Brytanii, ponieważ stanowi realną blokadę przed ewentualną agresją komunistycznej Rosji. No, czyli działania Japonii mogą być złe, mogą być niemoralne, ale pamiętajcie o tym, że są dla nas bardzo wygodne. Mm -hmm. Kanadyjczykom, Australijczykom i Amerykanom nie w smak była znacząca japońska imigracja do ich krajów, więc pasowało im, że Japonia. Skupia się na Chinach i nie na nich. Mam też drugi cytat. Tym razem perspektywa japońska. Fragment wypowiedzi japońskiego delegata w lidze z debaty na temat Mandżurii. Japonia sprzeciwi się każdej próbie międzynarodowej kontroli nad manżurią. Nie oznacza to, że sprzeciwiamy się Wam, ponieważ manżuria należy do nas z mocy prawa. Poczytajcie książki historyczne. Odzyskaliśmy Mandżurię od Rosji. Uczyniliśmy ją tym, czym jest dzisiaj. Japonia była i zawsze będzie ostoją pokoju, porządku i postępu na Dalekim Wschodzie i w Chinach. Czy naród amerykański zgodziłby się na międzynarodową kontrolę nad strefą kanału panamskiego? Czy Brytyjczycy pozwoliliby na to samo w Egipcie? I e, to nie są złe argumenty, w sensie, że no tak, jakby. Stany Zjednoczone, czy tam Brytyjczycy, no, robili właśnie to samo, yy, to samo w innych miejscach, yy, nie? Yy, Japończycy uważali, że robią w Chinach to samo, co europejskie mocarstwa robiły w Afryce na przykład. Yy, co to za hipokryzja? Czemu teraz Japonia ma być to samo karana? No i wytaczali, żeby bronić się, wytaczali dokładnie te same argumenty, których używały pozostałe państwa kolonialne, że tu niesiemy pokój, zaprowadzamy porządek, niesiemy postępu postępu. Po no, tak, 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 Ale podoba mi się bardzo ta bezczelność, w sensie to twierdzenie, że Japonia zawsze była tą ostoją pokoju na Dalekim Wschodzie, gdzie 40 świat wcześniej oni bez wypowiedzenia wo wojny bodajże. Na jeszcze przez chwilę Rosję napadli przecież. No cóż, e, może to tak był. Pokojowo. To była taka pokojowa wojna może. Hmm. E, więc tak. Y, Japonia właśnie uważała, że nie powinna być krytykowana. No bo co my innego robimy niż Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja. No i ponadto y, Wielka Brytania też musiały patrzeć na. Ewentualne sankcje przeciw Japonii, jako taki precedens, który mógłby się obrócić przeciwko ich kolonialnym przedsięwzięciom. No dobra, skoro karzemy Japonię za to, to może na, na nas ktoś spróbuje nałożyć sankcje. No to by nie było zbyt przyjemne. No więc, tak, tym sposobem Liga nic nie zrobiła w Manżurii. Manżuria pozostała pod kontrolą Japonii, i Hitler i Mussolini przyglądali się z zainteresowaniem. Hitler Eee, właśnie w 1933 roku zdobył władzę w Niemczech, Mussolini już na początku lat 20. Eee, Hitler od początku nie cierpiał Ligi, bo powstała na mocy znienawidzonego przez niego traktatu wersalskiego i stała na straży ustanowionego w Wersalu w porządku. Eee, I Hitler wyprowadził Niemcy z Ligi w 1933 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak opuściła ją Japonia. Po tym, jak Japonia podbiła Mandżurię. Obaj faszystowcy przywódcy przekonali się, że Liga nie jest zdolna powstrzymać zdeterminowaną agresję. Jako pierwszy wykorzystał to Mussolini. Nasz drogi Benio Mussolini miał bowiem chrapkę na Etiopię. Herbatkę. Chrapkę na herbatkę w Etiopii. Etiopia. Była ostatnim państwem w Afryce, które uniknęło kolonizacji. No i tak nie może być. W XIX wieku Włosi próbowali skolonizować Etiopię, no ale dostali po dupie. Było to, to dla nich bardzo upokarzające. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Wow, jacyś goście z Afrycy pokonali Europejczyków. Nie może być. Nie może być. E, więc żeby podbudować sobie ego, przed I wojną światową Włochy skolonizowały Libię. No, i to im nie wystarczyło. Mieli, mieli większe marzenia, ale żeby było zabawnie, żeby było bardzo zabawnie. Benito Mussolini poszedł do więzienia za protestowanie przeciwko imperialnemu podbojowi Libii. No ale ludzie się zmieniają. Miał i... czas na myślenie w więzieniu. Tak, nie, no Mussolini to się zmienił tak w czasie I wojny światowej, bo on tam należał wcześniej tak do nurtu socjalistów, a we Włoszech socjaliści generalnie byli przeciwni dołączeniu do wojny, a Mussolini no to należał do tych, którzy uważali, że nie, nie, taka fajna jadka, musimy w tym uczestniczyć i, i wtedy właśnie tam się oderwał od dotychczasowej polityki. I gdy już doszedł do władzy, Krótko po I wojnie światowej, chciał odbudować Imperium Rzymskie i uczynić z Włoch pierwszorzędne mocarstwo. Ha, ha. w 1934 roku rozpoczął się tak zwany kryzys abisyński. Abisyński, bo ówcześnie Etiopię nazywano Abysynią. W dużym skrócie: Włochy miały już takie małe kolonie graniczące z Etiopią. I sprowokowały spór terytorialny, budując fort na terenie należącym do Etiopii. Etiopia była członkiem Ligi Narodów, więc poprosiła o pomoc. No i podczas gdy Liga negocjowała z Mussolinim, on wysłał do Afryki armię. W 1935 roku najechał Etiopię. Włosi wykazali się wyjątkowym okrucieństwem, wykorzystując m.in. gaz musztardowy przeciwko armiom i cywilom. Setki tysięcy Etiopczyków zginęły w wyniku inwazji. I cesarz Etiopii Haile Selassie następująco opisał podboje Włochów w wystąpieniu przed delegatami Ligi w czerwcu 1936 roku. W czasie gdy miały miejsce operacje okrążające Makale, Włoskie dowództwo, obawiając się odwrotu, zastosowało procedurę, którą mam teraz obowiązek potępić przed światem. Na pokładach samolotów zainstalowano specjalne rozpylacze, dzięki którym mogły one rozpraszać na rozległych obszarach drobny, śmiercionośny deszcz. Grupy 9, 15, 18 samolotów podążały jeden za drugim, tak żeby wydobywająca się z nich mgła tworzyła ciągłą warstwę. W ten sposób, począwszy od końca stycznia 1936 roku, żołnierze, kobiety, dzieci, bydło, rzeki, jeziora i pastwiska były nieustannie zalewane tym śmiercionośnym deszczem. Aby systematycznie zabijać wszystkie żywe stworzenia, aby z większą pewnością zatruć wody i pastwiska, włoskie dowództwo raz po raz wykonywało przeloty samolotów. To była ich główna metoda prowadzenia wojny. Polecam lekturę tego całego przemówienia jest dostępne w internecie jest bardzo ciekawe i stanowi świetną krytykę ligi, bo Sylasie tam właśnie tak krok po kroku opisuje jak Liga Narodów nie wywiązała się ze swoich obowiązków wobec Etiopii. Smutno się zrobiło. Mm -hmm. No i depresyjnie, bo to też jakby koresponduje z tą aktualną sytuacją, gdzie te agresorzy wykorzystują częstokroć e, narzędzia zagłady powszechnie potępione na świecie, albo właśnie niszczą miasta, cele, celują w cywilne obiekty rakietami, co w zasadzie niby się wszyscy zgadzają na tym w tych wyższych sferach, że to jest, że tak się nie robi. A, a jednak jak ktoś chce to tak robi i generalnie no, no co mi zrobicie. No Nic tak. się nie zmienia od w zasadzie od zawsze, że kto ma większego kija ten robi co chce. Tak, to teraz dłużej się rozmawia o tym <grym> <grym> i obiecuje się, że coś się zrobi. Jest na pewno więcej dokumentacji tego, bo no, no myślę, że też ta Wojna w Ukrainie to chyba jedno z, już na tym etapie, z naj, najlepiej udokumentowanych wojen i to zarówno w kontekście jakby tego sytuacji cywili w, w środku tego konfliktu, jak i tego jak giną żołnierze tam. I to jednak jest bardzo dużo dobrze dostępnych nagrań. I to w zasadzie powinien być najlepszy materiał zachęcający do pokoju na świecie. Bym miał być szczery, ale no... No tak, no, no to jest ciekawe, bo też teraz mamy, y, właśnie w gazie, no to też y, są jakby dostępne z pierwszej ręki różne nagrania, zdjęcia w mediach społecznościowych się pojawiają. Taka duża, duża zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o nastawienie, y, y, o poparcie y, działań Izraela i myślę, że te, ta dostępność. Czegoś takiego w mediach społecznościowych miało znaczenie. No tak, ale jakby e... musisz mieć dobry PR, żeby, żeby być odpowiednią ofiarą, żeby ktokolwiek na ciebie zwrócił uwagę i No tak, jakby tak. Nie wystarczy sam fakt. Ostatnio słuchałem takiego fajnego podcastu z związanego z game devem. Nazywa się Katalog Grupo. <noise> <noise> Akurat ostatnio nie tego, ale ten też jest fajny, polecam wszystkim. I tam właśnie był odcinek o tym, jak się dostać w pracy do, do pracy w Game Dewie. I właśnie był taki dla mnie trochę depresyjny moment, że gość powiedział, że no, trzeba o sobie trochę pomyśleć tylko o takim produkcie, który trzeba mhm, sprzedać. Tak. I pomyślałem, jak ciebie słuchałem teraz Gosia, to, co mówiłaś, że właśnie trzeba dobrze sprzedać swoje cierpienie, żeby było zauważone na tym arenie międzynarodowej przez ludność. No hmm, tak. Ale no, jakby to nie tylko te wojenne cierpienie tak działa, tylko no nie hmm. wiem, jak tak samo nie wiem, chore dzieci. Leczymy, które dziecko bardziej ładniej cierpi no, w internecie. Te, te wszystkie zbiórki na tym się opierają, hmm. że tam ładne chore dzieci. No w ogóle sam fakt, że dziecko, nie? No, tak, tak, więcej pieniędzy. Tak, tak. zebrać tak. dla 30-letniego Michała na przykład, który no tak, nie jest ładny już... do tego, taki jak. Ładne no to dziecko. musi, nie wiem, tam grać na fortepianie, czy nie wiem no. co robić, stawać na głowie i nie wiadomo co robić, no po prostu musisz dobrze, y, dobrze się sprzedać, żeby, tak. żeby, żeby być mm. ładną ofiarą, y, bo inaczej, no właśnie. Przesłanie się w dupie. Tak. No co no jakby to też wymaga przecież takiej dużej energii, żeby, tak to wiedzy market marketingowej, no hmm. właśnie, żeby hmm. się sprzedać, więc. Hmm. No, wracając do Włoch i do Etiopii. Liga nałożyła na Włochy słabe sankcje, y, które nie powstrzymały Mussoliniego, zwłaszcza że Wielka Brytania i Francja w sekrecie próbowały się z nim dogadać poza strukturami ligi. I tutaj mamy właśnie y, ma znaczenie cała sieć układów sojuszy, które próbowano budować w tamtym okresie. Mussolini i Hitler nie byli dobrymi kumplami w tamtym momencie. Brytyjczycy i Francuzi byli gotowi oddać Etiopię Mussoliniemu w zamian za wspólny sojusz przeciwko Hitlerowi, więc naziści w tym czasie dostarczali broń Etiopczykom, z kolei Sowieci wspierali Włochy. I zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi chcieli powstrzymać ambicje Hitlera, no ale nie mogli się dogadać, jakimi metodami to osiągnąć. By fajnie oddawać y, cudze, cudzą ziemię za pokój. Uh -huh. No, najlepiej cud Klasyka. Najlepiej smakują cudzysy. Tak. E... W 1934 roku Związek Radziecki dołączył do Ligi i Maksym Litwinow, delegat radziecki, zaoferował narodom świata następujące słowa. Państwa agresorzy, takie jak Japonia i Włochy, są obecnie nadal słabsze niż możliwy blok narodów miłujących pokój, ale polityka niestawiania oporu złu i negocjacji z agresorami, którą proponują nam przeciwnicy sankcji, nie może mieć innego rezultatu niż dalsze wzmacnianie i zwiększanie sił agresji. Może nadejść moment, w którym ich potęga wzrośnie do takiego stopnia, że Liga Narodów, lub to co z niej pozostanie, nie będzie w stanie sobie z nimi poradzić, nawet gdyby chciała. Przy najmniejszej próbie agresji zbiorowa akcja przewidziana w artykule 16 Paktu Ligi Narodów musi zostać wprowadzona w życie. Program przewidziany w pakcie Ligi musi być realizowany przeciwko agresorowi. Zdecydowanie, stanowczo i bez wahania. Stykło jedyne przemówienie w historii Rosenina nawołującego do pokoju. Koniec końców, mimo takich szlachetnych radzieckich deklaracji, Włochy podbiły Etiopię. Liga stanęła przed faktem dokonanym, sankcje zostały wkrótce zniesione. Nie, serio, sztachetne deklaracje nie wystarczyły? Ech, no, o dziwo, nie. W 1937 roku Włochy opuściły Ligę. Kryzys abysyński w praktyce uśmiercił Ligę. Agresja Włoch była oczywista, sankcje zostały nałożone, ale nie powstrzymało to wojny i kompletnego podboju jednego członka Ligi przez drugiego. Historyk Herbert Fisher tak podsumował to w 1938 roku: Jeśli narody chcą pokoju, liga daje im sposób na jego utrzymanie. Z ligą lub bez, kraj, który jest zdeterminowany, by prowadzić wojnę, zawsze ma taką możliwość. I taki mam tu jeszcze fakt bez znaczenia, zabawny fakt, że w 1938 roku yy, zakończono budowę siedziby ligi. Pałacu Narodów w Genewie, więc Liga zdążyła szybciej wykazać swoją bezsilność, niż zbudować dla siebie siedzibę. Obecnie ten Pałac Narodów stanowi europejską siedzibę ONZ. No i tym sposobem dotarliśmy do przedednia wybuchu II wojny światowej. Jak dotąd opowiadałem generalnie o takich instytucjonalnych, strukturalnych problemach Ligi, nie odwoływałem się do takich konkretnych polityków, no ale za tymi wszystkimi politykami właśnie stali konkretni ludzie i to tak trzeba o tym pamiętać, byli urzędnicy, ligi, dyplomaci yy, i wielu właśnie polityków i dyplomatów było ślepych na zagrożenie, jakie stanowią ambicje Hitlera, yy, no albo wygodnie było im udawać takie zaślepienie. Takim klasycznym, często przywoływanym przykładem jest Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii, który po oddaniu Niemcom sporego kawałka Czechosłowacji w 1938 roku ogłosił, że zapewnił pokój dla naszego pokolenia. No i na takie zaślepienie, fajnie, fajnie mieć pokój na całe naszego pokolenie pokolenia polityków, wow. którzy będą tak. gdzie wyjechać, jak wybuchnie wojna. <laughs> Na takie zaślepienie nie byli również odporni urzędnicy Ligi i należał do nich nawet przewodniczący zgromadzenia Ligi. Oto jak Julia Boyd opisuje jego wizytę w Niemczech w książce Travelers in the Third Reich. Jednak pomimo nowego mrozu w stosunkach z Wielką Brytanią, pomimo ćwiczeń przeciwlotniczych, pomimo uporczywego wołania o broń przed masłem i pomimo nieustannego nacisku Hitlera na wolną rękę w Europie Wschodniej, jeden wybitny obcokrajowiec po drugim wracał do domu z Niemiec przekonany, że wojna jest ostatnią rzeczą wśród planów firera. Hitler jest filarem pokoju oświadczył Sir Sultan Mohamed Shah, Aga Khan III, przewodniczący Ligi Narodów. Po październikowej wizycie w Berchtesgaden. Dlaczego? Ponieważ pokój jest niezbędnym elementem wszystkich planów Hitlera dotyczących odbudowy narodu. Muzułmański przywódca izmailitów oświadczył, że nigdy wcześniej nie widział tak konstruktywnego i praktycznego socjalizmu jak w Nowych Niemczech. Wszystko jest organizowane dla jak największego szczęścia jak największej liczby ludzi, relacjonował. Herr Hitler jest bardzo wielkim człowiekiem, nikt nie może temu zaprzeczyć. I to jest deklaracja z maja 1938 roku. 38. Obóz koncentracyjny w Dachau funkcjonował wtedy już od 5 lat. Wymienię parę innych pokojowych osiągnięć, którymi do tamtego momentu mógł pochwalić się Hitler. W czerwcu 1934 roku miała miejsce noc długich noży, gdy Hitler permanentnie pozbył się przeciwników w ramach NSDAP. Rok później Reichstag uchwalił ustawy norymberskie pozbawiające Żydów podstawowych praw obywatelskich. W marcu 1938 roku niemieckie armie wkroczyły do Austrii, gwałcąc traktat wersalski, na podstawie którego funkcjonowała Liga. Mimo tego, dwa miesiące później przewodniczący Ligi był gotów deklarować, że Hitler jest wielkim, pokojowym człowiekiem. Nie wiem, czy mi tam karmili, ale musieli naprawdę dobry serniczek oferować że... <grystanie> no tak. No i pozostały nam już tylko takie ostatnie podrygi ligi podczas II wojny światowej. Nie mogłem znaleźć w żadnym rzetelnym miejscu informacji, czy liga jakoś formalnie zareagowała na wybuch II wojny światowej, na, na atak na Polskę. Może nie zauważyli. Może nie zauważyli. Na stronie tam. History Channel znalazłem informację, że w ogóle nie zareagowała być może to jest prawda być może właśnie dlatego no, nie ma żadnej informacji o ich reakcji bo nie było takiej reakcji no ale jeszcze tam technicznie Liga w czasie II wojny światowej funkcjonowała no co ciekawe to 14 grudnia 1939 roku Rada wyrzuciła ZSRR z Ligi za inwazję na Finlandię to był jedyny przypadek wyrzucenia członka. Eee... Co Finlandia miała w sobie. Śnieg. Eee, 18 Czuć kwietnia. śnieg, żeby, wy... żeby wyrzucić za atak. Cenny śnieg. No. Eee, 18 kwietnia 1946 roku liga formalnie przestała istnieć. No i ONZ przejęło schedę, przejęło tam środki materialne i tak dalej. No i tak dotarliśmy do końca, możemy jakieś wnioski wyciągać, jeżeli jakieś są. Mam tutaj taki cytacik jeszcze, że Ludwig Wittgenstein podobno powiedział, że historycy, którzy chcą wyjaśnić dlaczego Liga zawiodła, powinni najpierw wyjaśnić dlaczego wilki jedzą owce. Coś, coś w tym jest, chociaż ja jako niepoprawny optymista wierzę, że jest osiągalna dla ludzkości przyszłość. Jak ze Star Treka, w której wszyscy żyjemy razem w pokoju. Więc yy... może wilki się zmienią. Albo coś. Mm. Nie wiem. Yy... Czy znaczy, no, ogólnie to wilki ewolucja trwa długo? Yy, to może ja się wetne? Tak, tak, zapraszam. Yy, a propos mentalności ludzkiej, to. Nie wiem, może, może o tym wspomniałem już. Przy jakimś poprzednim odcinku twojego podcastu, do którego mnie zaprosiłeś. Ale a propos mentalności ludzkiej to niezmiennie uwielbiam jakby przykład jak bardzo ta mentalność ludzka jest niezmienna od tysiącleci w zasadzie. Tych różnych graffiti, które znaleziono w pompejach, Ach. które w zasadzie mentalnie są identyczne do tego, co dzisiaj się wypisuje na murach. I do tego jeszcze te tabliczki z napisami, które w, w zasadzie w dosłownym tłumaczeniu z łaciny to, to znaczyły, uwaga, groźny pies. Więc, jakby to jest mój taki flagowy przykład tego, że ta jakaś mentalność ludzka, bo mogą się zmieniać warunki cywilizacyjne i w ogóle jakieś pewnie oczywiście, jakieś są zmiany w tej mentalności, ale wiele rzeczy pozostaje niezmiennych, Chyba wam się, że taka. Agresja to gdzieś tam jest dla nas immanentną cechą, co zresztą pokazuje ostatnie parę. Chcę powiedzieć, a teraz w sumie to setek lat tysiące lat. Hmm. Hmm. <zum sì> Może trzeba patrzeć w jakich warunkach ta agresja najmniej występuje i dążyć do tych warunków. Jak nie ma ludzi. Stać się wszyscy, to będzie odpowiedź. To jest. Odpowiedź. Odpowiedź. No. Że to jest droga. No, to co? Ja wszystko opowiedziałem, co miałem zamiar opowiedzieć. Nie Jakiś wiem, czy... Dyskusja, jakieś refleksja mamy. Nie wiem, czy jakieś właśnie można lekcje z tego wyciągnąć, czy nie. Wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. No właśnie patrząc tak generalnie, no tak jak tam wcześniej wspominaliśmy NZ. Nie wiem, nie wiem, czy to lepiej się sprawdza, czy nie. No na pewno ONZ, jakby tak strukturalnie, po prostu ma jakieś zalety w stosunku do Ligi. Tak, tego nie da się zaprzeczyć. Powiedzmy, fakt, że mamy te wszystkie państwa po onz -cie. I jeszcze do tego, to jest właśnie jakaś tam niesprawiedliwość dziejowa, ale tak pragmatycznie, te pięć mocarstw ma swoje weto w ONZ. W, w lidze no to byli stali członkowie Rady, ale generalnie mieliśmy zasady jednomyślności, mocarstwo nie mogło sobie zawetować tak jak mogą w ONZ. -cie. Czysto pragmatycznie na to patrząc, no to sprawia, że to, to mocarstwo czuje się bezpieczniej w ONZ i ma no, jaką tam większą motywację, żeby zostać. uczestniczyć, zostać w ONZ i żeby przynajmniej w jakimś stopniu no, uczestniczyć w tym całym procesie, w jakimś takim minimalnym stopniu, chociaż pozornie, respektować coś, no ale. Yy, no nie wiem, no tak naprawdę, jak się patrzy na przykład na, właśnie Ukrainę czy na gazę, no to masz sytuację, że jeśli takie mocarstwo ma ochotę coś zrobić, czy tam, no tak jak w przypadku Izraela, no ma yy, Izrael wsparcie mocarstwa Stanów Zjednoczonych. No to mogą sobie robić, co chcą. I ONZ, no, nie powstrzymał wojny w Ukrainie. No, nie powstrzymał w gazie ludobójstwa. Nie ma. Nie ma jakiejś takiej siły. Plus jeszcze innych konfliktów, o których. No, plus tak, masa jak na całą historię, na... całą historię, tak ONZ spojrzeć. No to też, właśnie, nie wiem, czy tak naprawdę ONZ ma lepsze. Lepszy wynik niż Liga. No, oczywiście nie doszło jeszcze do trzeciej e, wojny światowej e, pod e, właśnie opieką ONZ, no ale kto wie, no jeszcze nie doszło. Ale jakby w którym momencie uznajemy, że jest światowa, w którym. No, Wojna? No, nie wiem, przynajmniej no. żeby na paru kontynentach coś się działo, jakieś sojusze. Nie, nie wiem, jaką tam definicję przyjmują historycy tak naprawdę. E, no tak, ale jak tak patrzeć, na no nie wiem, tam, nie wiem co tam, Korea Północna cały czas Rosja, Chiny, coś tam dostarczanie, dokąd Korea Północna dostarcza y, rzeczy. Y, no tam ostatnio, no to z Rosją. gdzieś tak, tam też no. do którejś, no wiem, no jest. Do to Rosji. To różne kontynenty, te konflikty. A wydaje mi się, że nie są na tyle masowe, żeby uznać je za Światowe. W sensie myślę, że są dzisiaj jak najbardziej, jakby każdy konflikt, przez to, że, przez to, jak bardzo świat jest połączony i jak też ta komunikacja się, że tak powiem, zarówno informacyjna, jak i geograficzna, zwiększyła, to, to, to każdy konflikt jest jakoś tam powiązany z innym miejscem na świecie. Na globie, ale jakby nie są na tyle chyba masowe, żeby. Masa ludzka. Ja ogólnie kwestionuję y, sensowność istnienia mocarstw. Myślę, że nie powinno być. No bo no to n, jakby aż takie grupy ludzi no nie są powiązane ze sobą y, no. na tyle. No bo możemy no, mówić, że, no nie wiem, językiem czy coś, no Stany Zjednoczone, dużo osób mówi po angielsku, ale no też nie wszyscy. Ale no to n, czy nie lepiej by było jednak być zbiorem. Mniejszych, yy, małych, małych, małych szczegółów małych, anarchosyntykaliści bodajże. Mm. Tak by było tak. i tak, do, do właśnie, mm. jakby co to. Psz. Nie, to znaczy to na pewno takie... takim, takim absurdalne jest powiedzmy oczekiwanie, że e, będzie kiedykolwiek w historii e, dobry kandydat na prezydenta. Na przykład, że ktoś, że jeden człowiek no tak, będzie, będzie, będzie miał kompetencje, żeby kraj 30 milionowy prowadzić gdzieś, no jak tak się pakuje taką władzę, taką odpowiedzialność w ręce jednego człowieka i potem oczekuje, że będą jakieś dobre wyniki, to, to moim zdaniem jest generalnie chybiony pomysł za duża koncentracja władzy. Nie, nie tylko y, mam na myśli Stany Zjednoczone, ale nawet, nie wiem, premier w Polsce to jest moim zdaniem za dużo władzy. Za dużo, y, żeby jeden człowiek y, tak y, wszystko, wszystko zrobił, wszystkim się zajął. Ja też jestem przeciwny koncentracji władzy, chyba że to ja bym był koncentrującym władzę. Tak to niestety chyba działa właśnie, że no jesteśmy przeciwni konfliktom i właśnie, żeby jakieś państwo miało zbyt dużą dominację, no chyba, że to my, to wtedy wiadomo. Kiedyś gdzieś chyba w jednym podcaście słuchałem o tym, że są e, takie zbiorowe groby sprzed tysięcy lat, e, których, które wskazują na to, że to były ofiary ludobójstwa, jakby hmm. sposób zabicia tych ludzi wskazuje, że to, to miało taki charakter, i no to jakby świadczy o tym, że ludzie dokonywali ludobójstw, zanim w ogóle istniała państwowość, nie? No bo można by powiedzieć, że ach, no, no właśnie mamy te wszystkie państwa, i państwa kłócą się o granice, i stąd mamy konflikty, i stąd mamy właśnie ludobójstwa. I jakbyśmy sobie żyli bez państw, to by było o wiele lepiej. No ja tam jakimś wielkim fanem państw nie jestem, ale właśnie takie, takie fakty z historii, no to też świadczą o tym, że to nie jest tak, że jakby państwa narodowe są jakimś źródłem tego wszystkiego, o czym mówimy. No nawet można spojrzeć bliżej, że wiesz, grupy etniczne gdzieś w Amazonii na przykład, no to też jakby prowadzą. No tak. Mają konflikty między sobą i potrafią całą sąsiednią wioskę wymordować i uprowadzić. No, więc, nie wiem, nie mam żadnej lekcji tutaj <laughs> na koniec. Mam tylko depresję. Więc no cóż, macie jeszcze coś mądrego do powiedzenia? Mm, Albo tak. głupiego, w końcu katalog głupoty. Czy to, co tak mi przyszło do głowy, to, co mówiłeś, że pokazywanie po wojnie drugiej. Redukacja nie... społeczeństwa. Tak, tak. To wydaje mi się, że no ogólne podnoszenie świadomości. Podnoszenie świadomości, jakby narzędzi propagandowych, tego. No bo no, to, to, te rzeczy no, się zmieniają, trochę ewoluują, no, ale niektóre rzeczy no, zostają podobne. No, po prostu yy, jakby podchodzenie do informacji tam z ostrożnością, żeby uczyć wszystkich od najmłodszych lat, całe społeczeństwo, że no, każdą informację no, można sprawdzić, rozpoznawać źródła i no, nam się to przyda. Czy wybieramy, nie wiem, jaki sok chcemy kupić, czy, czy słuchamy naszego polityka o tym co nam mówi, który człowiek jest fajny, a który nie, no bo, no po prostu, tak, no kwestionowanie, kwestionowanie wszystkiego, kwestionowanie, znaczy no, może nie wszystkiego, no ale no jakby... Yo, kwestionuj wszystko. <laughs> tak, no, jakby... Resistę, nie power. mówię, że, że spalić świat, ale no jakby, żeby, no nie wiem, uczyć się, no nie wiem, że jak coś jest jakiegoś koloru, to nas, nasz mózg będzie na to patrzył, że ktoś jak mówi jakimś konkretnym tonem, no to będziemy bardziej skłonni uwierzyć, że w, jak w filmie będą skrzypki, to będzie nam smutno. No po prostu na każdym tym etapie y... jesteś podawanie kimś wpływom. Tak, tak. No <laughs> i żeby po prostu nauczyć się rozpoznawać, że są takie metody, a nie po prostu m, zakładać, że, m, tak, że nasz mózg po prostu jest w stanie hmm. y, rozpoznać, że, że no przecież są specjaliści od reklamy, którzy robią tą reklamę pod nas i no, hmm. nie będziemy... Lepsi od specjalisty, który siedzi i jego pracą jest zanalizowanie, w jaki sposób my myślimy na podstawie wszystkich tych danych, jakiego nas ma, no to ta osoba będzie dobra w wciskając czy, nam... czy to poglądów, czy to produktów. Tak, tak, więc A to po prostu... to też Tak, tak, więc no to jest ten sam mechanizm, więc jakby uczenie się, rozpoznawania tych rzeczy, jakby świadomość, że w, no, reklama, którą widzimy i słowa, które słyszymy, nie są takie. Yy no takie sobie po prostu tylko no ktoś mm -hmm. ma jakiś biznes zawsze i czasami jest to biznes, żebyśmy myli, nie wiem, ręce po tym, jak wrócimy do domu, a czasami jest to biznes, żebyśmy tam, nie wiem, się siekierą sąsiada tam, yy, no... Pogłaskali. to jakby... No po prostu, no jakby kiedy jesteś już świadomy, że rzeczy mają jakieś tam... mogą mieć jakieś znaczenie, no to może się zastanowisz. No tak, więc no myślę, edukowanie o sposobach propagandy, manipulacji, no jakby odbierania informacji, no i to no, właśnie jest przydatne we wszystkich aspektach życia społecznego. Uważam, że to, co mówisz, jest w tej chwili szalenie potrzebne tutaj na... mhm. i u nas, i w ogóle na Zachodzie, i... no to jest giga potrzebne, żeby po prostu funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie tak naprawdę, natomiast e, wydaje mi się, że Trzeba zacząć od tego, czegoś wcześniej, bo to, co, to o czym mówisz, to się, nie to się sprawdzi. Owszem, tutaj w edukowaniu na przykład młodzieży, czy to w Polsce, czy to w Stanach, czy gdziekolwiek, ale jeżeli spróbujesz w ten sposób dotrzeć do jakiegoś chłopa na Syberii, y to, to wydaje mi się, że to może się nie, nie sprawdzi, że tutaj trzeba jakieś inne metody, inny, inny język niż mówienie o tej manipulacji. Bo... No tak, no na pewno to trzeba dopasować. Y Przekaz. Ale generalnie to co mówisz, to jest super potrzebne. Okej, okay. no to co? To się żegnamy, myślę. Tak. Pa, pa, pa. Nara. Nara i cześć. Dzięki. Dziękuję bardzo. Tego wysłaliście Słuchajcie, do końca. Tak, wszystkich odcinków. Polecamy. Kółko. Tak. Gdzie I... można znaleźć podcast? Nigdzie. Nie no ma. Tutaj gdzie go słuchacie. <noise> no tu gdzie go słuchacie. W internecie. Jeżeli to Internet.pl. To <noise> no właśnie. E, gdzie można? No, co tam, jakiś Apple, coś tam? Internet. Internet, coś tam? Jakie? YouTube? A YouTube? właśnie, tak, na YouTube można znaleźć, tak? Zacząłem wrzucać na YouTuba. A to nie chwaliłeś się. No, jesteśmy youtuberami. Ja lajkuję wszystkie. wszystkie. No właśnie, tak. Lajkować, A Lajkować, <głos> słuchać. <głos> e, o, nie, się wydało. W kółko, w kółko słuchać. No dobrze. No, to pa Papa. Pa.